Taka była zabawna wersja o tym, że ojciec się dowiadywał o urodzeniu każdego z nas, o każdym na innym piętrze. Na parterze ma pan syna, na pierwszym piętrze ma pan syna, na drugim piętrze ma pan córkę i miał ojciec powiedzieć, chwała Bogu, że to nie ma więcej pięter. I doktor Barański, późniejszy już powojenny minister zdrowia, który został wezwany na jakąś kolejną konsultację, mama to znakomicie pamięta i wielokrotnie opowiadała, obejrzał najpierw siostrę, powiedział, ta będzie normalna. To było takie dość charakterystyczne. Potem brata, będzie herlał, ale wyżyje, a mnie dotknął palcem i mówi, 3 dni w inkubatorze. W czasie powstania warszawskiego myśmy byli w Milanówku pod Warszawą. Natomiast ojciec w czasie powstania był w Warszawie i tam brał udział w walce. W trakcie powstania okazało się, że do Milanówka przychodzą, czy może najpierw mają przyjść transporty rannych. I wtedy właściwie cała nasza rodzina, poza ojcem, który był w Warszawie, zaangażowała się w tę sprawę. To znaczy mama właśnie jako ta pielęgniarka, my wtedy 14-letni chłopcy do wszystkiego. Tam również znalazła się Teresa. I dlaczego to budziło nasz podziw? Dlatego, że myśmy się po prostu strasznie bali. To znaczy co innego jest przynieść najciężko rannego, umierającego człowieka, zostawić i pójść. A co innego przy nim trwać. Poza tym ten straszliwy, niewyobrażalny smród. Następnie widok, jęki, krzyki, no cała ta otoczka. I ona to jakoś niesłychanie dobrze znosiła. Ja nie wiem, ile było wrodzonej odporności, ile było charakteru, ile było takiego zaparcia się. Bo jedną rzecz trzeba powiedzieć. Teresa była cholernie upartym dzieckiem. Jej stamtąd nie zabrano. Okazała się przydatna, potrzebna, może nawet potrzebna w takich miejscach, z których inni uciekali. Lekarz powiedział mi, ile miesięcy jestem w ciąży. Tak się zaczęłam bać, że trzeba będzie jechać do domu i powiedzieć, że jestem w ciąży. No, zaczęły na mnie jakieś takie wszystkie te strachy nachodzić. No, bałam się, że mogą mnie wygnać z domu, że w ogóle zabronią mi przyjeżdżać. No, takich rzeczy się bałam. Żebym miała jeszcze mieszkanie, to może to by było łatwiej. A tak to w ogóle nie miałam żadnych szans. Tak to człowiek właściwie tak staje jakby na środku ulicy, nie wie gdzie iść. Zamiast przerywania ciąży ustawiałyśmy te dziewczęta i przygotowywałyśmy do macierzyństwa. Pokazywałyśmy jej rolę, jaką mają spełnić, prawda, jako przyszłe matki. No nie udało im się założyć rodziny, ogniska rodzinnego, prawidłowego, które byłoby najkorzystniejsze dla rodziny, no ale mimo wszystko jednak, żeby nie zabijały tych dzieci. Teresa Szczębosz zgłosiła się również do pracy z nami. Teresa okazała się bardzo dobrą organizatorką, mimo swojego młodego wieku. Z dużym zapałem, z dużym, powiedziałam, jakimś wielkim charyzmatem. I właśnie jej powierzyliśmy prowadzenie tego domu, który został zakupiony przez pomoc kurii warszawskiej. Ten dom był urządzany takim sposobem bardzo gospodarczym i takim rodzinnym. I Teresa Szczębosz stworzyła tutaj, myśmy przesyłali te młode dziewczęta, prawda, w ciąży opuszczone. A tutaj znajdowały one tutaj dom ciepło rodzinny, dom rodzinny, serce, prawda, i ona miała sobie radzić tutaj z tymi dziewczętami. Powiedziałabym, ona była duchową matką właściwie, duchową matką dla tych młodych matek, ale również i dla ich dzieci. To było coś tak niezwykłego, prawda. No skąd czerpała siłę? No muszę powiedzieć, że chyba po prostu z siłę, naprawdę z wielkiej modlitwy i z wielkiej jakiejś wiary.
Dla mnie to było bardzo ciężko. W końcu te ostatnie dni też są bardzo ciężkie. Potem jeszcze sobie nie wyobrażam. To znaczy, teraz tylko boję się urodzić i na razie tylko dotąd. Tak do tej granicy, że się boję urodzić. A co jeszcze później, to nie myślałam. Jeżeli po urodzeniu jakieś obudzę się we mnie uczucia, to ja to dziecko zatrzymam. Ale teraz w tej chwili nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie wiem, jak ja przeżyję to wszystko, ten poród. I naprawdę nie wiem, co zrobię. Hela Zabłocka na wniosek Teresy Strzembosz przyprowadziła mnie do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego TPD chyba na początku 1970 roku. No i zostałam tam przyjęta w grono pracowników społecznych ośrodka. Wtedy już nie było tam Teresy z nami, więc nie pracowałam z nią bezpośrednio, natomiast współpracowałam z gronem kilkunastu osób, pracowników społecznych, którzy chyba wszyscy byli z naboru Teresy, bo Teresa była tą osobą, która założyła ośrodek, postarała się, by zaistniał, że istniało miejsce, zaistniała instytucja, która zajęłaby się możliwością utworzenia rodzin zastępczych dla dzieci, które nie znajdują rodziny u swoich rodziców naturalnych i by jednocześnie ludzie, którzy no, nie mają dzieci, mogli je mieć. I chociaż nie było tam z nami bezpośrednio Teresy, tam czuło się jej ducha. Właściwie wszyscy powoływali się na nią co jakiś czas, jako na najwyższy autorytet. No, na takich komisjach, bo pracowało się na zasadzie, podejmowało się decyzje komisyjnie, ostatecznie przesądzało sprawę, jeżeli ktoś powiedział, że tak zrobiłaby Teresa, że tak chciałaby Teresa, że to jest według tego, co myślała, co czuła, co chciała Teresa. W latach tak już po 70, w okolicach 75, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rozwinęło tę działalność. Rozpoczęto zakładanie, tworzenie tak zwanych domów rodzinnych, gdzie najczęściej parze małżeńskiej powierzano minimum sześcioro dzieci i tworzono w taki rodziny zastępcze, wielodzietne. No i ja po tej kilkuletniej pracy wraz z mężem w 75 roku również rozpoczęliśmy życie w takiej wielodzietnej rodzinie. Po prostu zostaliśmy rodzicami zastępczymi dla najpierw pięciorga, a później siedmiorga, a później ośmiorga i tak dalej dzieci. W tych pracach Teresa miała bardzo wiele trudności. Ciągle się z nimi borykała.
Trudności jej były też z początkach, w pierwszych latach, bo później to już się skończyło. To było to, że jej rodzice nie rozumieli jej. Zawsze jak to rodzice marzyli o tym, żeby wyszła za mąż, miała dzieci, no żeby była w normalnym życiu. A tymczasem jej życie było całkowicie, tak biorąc po światowemu, nienormalne. Całkowicie oddana od świtu do nocy w tej pracy, w tej służbie. I stąd miała często jakieś takie spięcia z rodzicami, z obojgiem. Najlepszymi zresztą ludźmi. Bardzo kulturalnymi, bardzo zacnymi, dobrymi, którzy jej bardzo pomagali, ogromnie jej pomagali finansowo i nieraz pomagali jakąś współpracą. No ale przez szereg lat nie mogli się pogodzić z jej sposobem życia. Teresa miała pewną wizję rodziny w Polsce. Zajmując się już prostytutkami czy chorymi w domach, którzy nie mieli opieki nawet od rodziny, zauważyła, że rodzina polska jest chora. I zauważyła, że rodzina w polskim kościele jest chora. I bardzo zależało jej na tym, żeby polskiej rodzinie dopomóc. Więc widziała bardzo szeroko cały problem poradni rodzinnej. Pamiętam, jak się cieszyła, kiedy zaczęliśmy pracować z młodzieżą i z dziećmi. W tym dalszym przygotowaniu do małżeństwa. A to właśnie o to chodzi. Zawsze chodziło jej o to, by zaradzić tej biedzie, która już jest, ale żeby przygotować człowieka do tak pełnego i radosnego życia, żeby w te biedy po prostu nie wszedł. W 1950 roku, jak wszyscy pamiętamy, zlikwidowali szpitale i wszystkie instytucje kościelne. I w związku z tym powstał problem, co zrobić z ludźmi, którzy tam pracowali oraz z tymi, którzy zostali opuszczeni i nie mieli żadnej opieki znikąd. Więc w związku z tym myśmy, to właściwie pani Hanka Krzanowska w Krakowie rozpoczęła opiekę nad chorym w domu. Dwa lata później Teresa Szczęborz, która bardzo dobrze znała Hankę Krzanowską, która zapoczątkowała, postanowiła zrobić to samo w Warszawie. Myśmy się w ten czas razem, już troszkę znając, zaczęły organizować tę opiekę po parafiach. Więc początkowo było 4 czy 5 parafii.
zaczęli się już znajdywać chorzy i siostry zaczęły chodzić do wszystkich domów. Otóż Teresa łączyła w sobie, w swojej bogatej osobowości, te dwie strony. Działanie i skupienie modlitewne. Ze strony władz państwowych, cywilnych miała dość dużo trudności. Wszystkiego już nie pamiętam, tyle lat minęło. Został mi taki szczegół w pamięci, że kiedyś już wieczorem, bo już około 11 godziny chyba, już leżała na noc i przyszło, zdaje mi się, dwóch panów, zdaje się, z milicji i tak stanie nad nią i wypytywali, skąd pieniądze, po co ona to robi, kto jej to kazał. Jakoś chcieli wyszukać czy ustalić, czy ona to robi z mandatu władzy kościelnej. Co zresztą było nieprawdziwe całkiem. To raczej ona władzę kościelną nakłaniała do tego, żeby tą rzeczą się zainteresować bardziej. W 1962 roku Teresa postanowiła wywieźć chorych do gdzieś, gdzie by mogli mieć jakieś rekolekcje czy coś w tym rodzaju. Dlatego, że to byli ludzie, którzy byli zamknięci w mieszkaniach i którzy nie mieli żadnego kontaktu ze światem, z Kościołem, z sakramentami, z uczestnictwem w mszy świętej i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ były największą może trudnością było przewiezienia, bo już znaleźliśmy miejsce w Otwocku w 1962 roku księży Palotynów, była kwestia przewiezienia tych chorych z domów. Więc takśmy się to załatwiły, że ja byłam ta, która wysyłałam z chorych z Warszawy, Teresa ich przyjmowała w Otwocku. Oni mieli tam dom rekolekcyjny i w związku z tym tam 20 paru chorych pojechało. Zlikwidowali w Otwocku, tam gdzieśmy byli, dom rekolekcyjny na służbę zdrowia i wówczas zaczęliśmy szukać jakiegoś innego miejsca, gdzie by można chorych wywieźć na rekolekcję. I byliśmy u księdza ówczesnego biskupa Dąbrowskiego, księdza Bronisława Dąbrowskiego, który nam wskazał łaźnię. Teresa zaraz energicznie powiedziała, no nie mamy innego wyjścia, bierzemy ten dom. I tak decyzja zapadła. Przyszła do naszego domu w dniu Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego 1970 roku. Przyszła parę dni chyba po uzyskanej od lekarzy wiadomości, że pozostaje jej jeszcze tylko kilka tygodni życia. Teresa cieszyła się bardzo na śmierć. Oczekiwała jest jakoś wielką radością, jako na wielkie spotkanie, wielkie przejście. Kiedyś powiedziała mi, że tak jej żal, że nie będzie mogła nam opowiedzieć, jak tam będzie w niebie. Ja jej wtedy dosyć naiwnie powiedziałam, wiesz, no a może będziesz mogła dać jakiś znak, jak tam będzie. Ona mi na to powiedziała, po co? Przecież wiem, że będzie bardzo dobrze. Była jakoś bardzo taka rozjaśniona tą myślą. Ale ta radość powoli była coraz bardziej przyćmiona wielkimi jednak cierpieniami. I kiedyś powiedziała z ogromnym przekonaniem, że przecież ta moja praca na pewno była ważna, była potrzebna, a jednak musiałam ją porzucić dla czegoś jeszcze ważniejszego. I chyba to moje cierpienie ma jeszcze inny sens, którego Pan Bóg chciał i który mi dał
każąc mi opuścić tę pracę, którą kochałam i której służyłam.